dzisiaj do nas dojechali, jakim pojazdem, ile kilometrów już w nogach macie? Może po kolei. No ja jechałem z ulicy Nizinnej, to jest między Szpitalem Strzaserów a Wiatraczną. Nie wiem ile kilometrów. Ja, szanowni państwo, z Ursynowa, więc około 15 kilometrów, a rocznie przejeżdżam rowerem około 3000 kilometrów. Do sprawdzenia na liczniku. A dzisiaj przyjechałem najstarszym moim rowerem na gazeli. No, lat na pewno więcej niż ja, ale mam też nowe rowery, którymi jeżdżę bardziej wyczynowo. A ja nie będę uprawiał propagandy. Ja nie mam sam jeździć, a dać innym jeździć. I przejechałem tym rowerem tu 500 metrów po Starówce, ale pojadę z wami dalej. Ponieważ w tym mieście jest zasada, nikt ci tego nie da, co ja ci obiecam. Więc ja nie obiecuję, tylko mówię to, co zrobię i zobaczyliście to na ulotkach, które zdali moi współpracownicy. Dziękuję bardzo. Jedziemy, rozumiem, czy gadamy? No nie, jeszcze mamy drugie pytanie. Może na to pytanie po kolei, kto pierwszy będzie chciał odpowiedzieć, to odpowie. Dlaczego należy budować drogi rowerowe? To było mówione, bo można dojechać do pracy wtedy bez stresu, zapewniając bezpieczeństwo dla rowerzystów i dbając o ekologię, bo rower to najczystszy środek lokomocji. Może dojechać. Dla szczęścia, pogody i zdrowia. Krasnarz. No ja myślę, że dlatego, żeby mniej było spalin. Powinno dojechać dzisiaj. Dziękujemy za odpowiedź. Myślę, że skoro państwo chcą zostać rezydentami, także no, trzeba też wiedzieć, dlaczego te ścieżki budujemy, dlatego było to pytanie. Teraz prosimy o pytania od państwa. Na pewno jest dużo pytań, można do wszystkich, można do konkretnego kandydata. I mamy pierwsze pytanie. Ja się od 4 lat zmagam z panią Gronkiewicz-Walc, panią Hanną Gronkiewicz-Walc, żeby nie bawić poufałości tutaj, o odśnieżaniu dróg rowerowych w stolicy. Przez 4 lata pani Hanna nie zrobiła w tym celu nic. Zarząd Oczyszczania Miasta, który na podstawie standardów projektowych i wykonawczych do systemu rowerowego w tym mieście powinien odśnieżać te drogi rowerowe. Nie ma nadal finansowania na to, bo Rada Warszawy nie zrobiła nic, żeby to finansowanie było. Czy zamierzają państwo podjąć szybkie działania, aby zimą w tym roku przynajmniej po głównych trasach rowerowych dało się przejechać? Ja chciałem powiedzieć, koledzy cykliści i koleżanki cyklistki, że problem nie jest tylko rowerzystów, bo nieodśnieżane chodniki czy drogi to jest przeszkoda dla nas wszystkich. I dla tych, którzy mają wątpliwości, czy my zdrowi mamy tu łatwe życie, niech dołączą o 11 pod Mariotem 3 listopada do chorych ludzi na wózkach, matek z dziećmi. Się przekonacie, że oni mają równie trudne życie jak cykliści, szczególnie kiedy chodniki nie są odśnieżone. Mówiąc do rzeczy, jeżeli ktoś nie jeździ rowerem, ktoś nie czuje, co to znaczy, nie ma tych emocji, to nie wie, że trzeba podejmować decyzje i pani Hanna Gronkiewicz-Walc do takich ludzi należy. Nie wie, że trzeba podejmować decyzje rozsądne, że trzeba wychodzić naprzeciwko tym oczekiwaniom, które mają rowerzyści, mają cykliści. Dla mnie jest to coś naturalnego. Możecie być pewni, że takowe decyzje, zarówno związane z odśnieżaniem ścieżek rowerowych, ich utrzymaniem, no przecież jak się jedzie wałem międzyszyńskim, ścieżkami rowerowymi, zarośnięte, niezadbane, bo ktoś, kto nie jeździ, nie wie, że trzeba tego dopilnować. Ja jeżdżę, więc będę pilnował. No, no tak, tak. Ja chciałem powiedzieć, że też jednym z elementów demokracji i społeczeństwa obywatelskiego jest ważne coś takiego jak protest. I mi się wydaje, że dobrze byłoby, jeżeli są konkretne problemy, to też je artykułować w postaci manifestacji,
bo Warszawa jest miastem pięknym, jest miastem różnorodnym, ale nie jest miastem, gdzie wyraża się do końca protest ludzi i dopiero jak są wybory, to my poruszamy tak ważne kwestie. Dobrze, prosimy o kolejne pytania. Ja jestem bardzo wdzięczny panu Czesławowi Bieleckiemu, że bez ściemy powiedział, że przejechał 500 metrów. I to jest okej, w porządku, ale wygląda pan świetnie, myślę, że pan by spoko dojechał tutaj na rowerze z domu. Ale mam takie pytanie konkretne. Ilu z was, tak jak was tutaj trzech jest, ilu z was dojedzie z nami dzisiaj do końca masy i z kim się spotkamy tu pod kolumną na zakończenie? No na pewno będzie można sprawdzić odpowiedź na to pytanie. To się zobaczy. No ja mam nadzieję, że dojadę i też mam nadzieję, że moi koledzy dojadą, aczkolwiek mam taki stan lekko przedgrypowy, ale sobie poradzę. Dojadę, spokojnie. Ja chcę dojechać do prezydentury i chcę spowodować, żeby wam się jeździło lepiej, więc będziemy jeździć, ale ja mam następne spotkania, najmocniej przepraszam, pokerowe sprawdzam, nie musi mi obowiązywać. Dojedziemy i przejedziemy wystarczająco duży dystans, żeby się przekonać, że to nie jest miasto przyjazne dla rowerów. Dziękujemy. I kto ma kolejne pytanie? Proszę. Chciałam zapytać, co panowie sądzicie o takim pomyśle, żeby wprowadzić przepis w ratuszu, żeby urzędnik raz w tygodniu albo raz w miesiącu przyjechał na rowerze do pracy. No najlepiej urzędnik odpowiedział. Ja myślę, że to oczywiście są różne pomysły. Nie każdy będzie mógł, ale taka moda, która może być stworzona również dla urzędników, jest jak najbardziej w porządku. Kiedy pan prezydent Bronisław Komorowski wprowadzi się do Belwederu i będzie codziennie miał blokować drogę do Pałacu Prezydenckiego, to ja mam nadzieję, że przynajmniej on da dobry przykład i raz w tygodniu przejedzie tą drogę na rowerze. I to będzie też dobra moda i dobry przykład. Ja, jak wygram wybory, tak jak powiedziałem, niezależnie wygram czy przegram, rowerem będę jeździł. Jak wygram, na pewno często będę przyjeżdżał rowerem. A ja proponuję zadać urzędnikom, szczególnie tym 1200, którzy przybyli w urzędzie, żeby jeździli na deskorolkach między biurkami, między którymi my biegamy pieszo i zbieramy stempelki. To jest to, co moim zdaniem trzeba pokazać urzędnikom. Jaką drogę my pokonujemy między ich biurkami. My taką ulotkę wydaliśmy, która zaczyna się hasłem pedałujemy i nie żałujemy, że gamonie i krasnoludki kochają pedałowanie i w takim bądź razie może ruszmy do przodu. Zasiadamy. Dobrze, i już ostatnie dwa pytania. Jak panowie być może wiecie, w programie Platformy dla Warszawy było powołanie pełnomocnika prezydenta do spraw rowerowych i pani Gronkiewicz-Waltz tego pełnomocnika odwołała, którego powołał pan Marcinkiewicz. A ponieważ transport rowerowy powinien mieć dobre umocowanie w urzędzie, mam pytanie, czy można liczyć, że każdy z panów po objęciu urzędu powoła swojego pełnomocnika do spraw transportu rowerowego, aby to była osoba o solidnym umocowaniu w urzędzie, której byle urzędnik nie podskoczy. Ma prawo jazdy na rower. Ja myślę, że taki pełnomocnik to powinien nie tyle mieć solidne umocowanie, bo ono może go powstrzymywać przed ruchem, ale mobilność. Tak, to musi być osoba, która rozumie potrzeby rowerzystów, to po pierwsze. Po drugie, powołałbym takiego pełnomocnika, który miałby kompetencje przyglądania się, powiedziałbym, swego rodzaju nawet nadzoru nad wszystkimi inwestycjami drogowymi prowadzonymi w Warszawie, tak żeby pilnował, żeby krawężniki nie były za wysokie, żeby można było wytyczać specjalne drogi dla rowerzystów, żeby dbać wtedy, kiedy jest rozbudowa danej drogi, o to, żeby powstawał tam specjalny pas dla przemieszczania się dla rowerzystów. Po to jest pełnomocnik, a nie dla sztuki. Pani prezydent często robi coś dla sztuki, a ja bym robił coś dla praktyki. A ja obiecuję, że jeśli zostanę prezydentem, to będę raz na kwartał
przyjeżdżał tutaj na rowerze z urzędu i rozmawiał z wami i tłumaczył się przed wami, czy ścieżki rowerowe i drogi rowerowe powstają w tym tempie, w którym do tego się zobowiązałem. Natomiast nie wierzę, że powołanie pełnomocnika możliwie wysoko osadzonego rozwiązuje problem braków, które wszyscy odczuwamy. Tu jest taki zwyczaj w urzędzie, że powołuje się pełnomocnika do spraw, których się nie rozwiązuje. Ja wolę stanąć przed wami i przed wami się tłumaczyć, czy zrobiłem coś, czy nie, i odpowiadać osobiście. Dziękujemy. I ostatnie szybkie pytanie, bardzo proste pytanie, króciutkie. Proszę odpowiedzieć w dwóch wyrazach, dosłownie. Z czym panom się kojarzy bezpieczny rower? Bezpieczny rower, z czym się kojarzy? No, z bezpieczeństwem. Dwa koła i oczywiście odpowiednia głowa. To jest dla mnie bezpieczeństwo. Bezpieczny rower. Trzy minuty ma. Na ile pan przewiduje, na pańskie oko? Trzeźwość, także polityczna. I oczywiście sprawny rower. No, z 800. Dziękujemy bardzo. Powoli szykujemy się do objazdu. Dziękuję pan Czesław Bielecki, Wojciech Olejniczak i Waldemar Frydrych. Mam nadzieję, że któryś z panów zostanie prezydentem i poprawi się los rowerzystów w Warszawie. Dziękujemy w ogóle za odwagę. Nie każdy kandydat się dzisiaj odważył tu pojawić. Można zadać małe pytanie. I powoli szykujemy się do odjazdu. Pytań już niestety zadawać nie można. Rafi powolutku, znaczy krótko przypomnij zasady. Trasę też przeczytaj, żeby mniej więcej było wiadomo, gdzie jedziemy. A ja szykuję liksę, za chwilę muzyczka zacznie grać. To oznacza, że na czele jadą rolkarze, za rolkarzami liksa i za liksą rowery. Także proszę przepuścić liksę na czoło, jak będziemy z nią ruszać. Jak tylko liksa będzie na czole, to jedziemy.